Oto ranking najlepszych szpiegowskich kreacji Casey, nastoletniej agentki. Numer 10. Przyszłam na zastępstwo! Margaret Cavendish do waszych usług! Najważniejsza zasada? Dobrze się układa. Numer 9. Nie, zbyt męsko. Następny. Numer 8. Dzień dobry! Niezły fryz. Nie mów nic. Numer 7. Twoje prace są genialne. Jak twoje włosy. Tak, wiesz? Mój styl to siedząca w kabriolecie. Trochę jak po uderzeniu pioruna. Numer 6. Na głowie modnie plus czederskie spodnie. Chyba całkiem wygodnie. Numer 5. Ćwieki, skóra i utracona fryzura. To nie problem. Dzięki, Casey. Numer 4. Ostra i twarda. Hej, ty, niezła skóra, musisz pożyczyć mi maszynkę. Proszę. No dobra. Ale brak jej farta. Okej. Numer 3. Klasyk. Czyli idę na szkolną potańcówkę, ale mam szpiegowską misję. Podoba mi się. Numer 2, bardzo wdzięcznie. Cześć, jestem Kim James, najwyższa kapłanka napiętej liny. To znaczy, że chodzenie po linie to dla ciebie jakiegoś rodzaju religijny obrządek? Choć bywa niezręcznie. I numer 1. Najlepsza kreacja Casey to ta oszałamiająca sukienka. Dopełnieniem stroju są praktyczne buty. Szminka na każdą okazję. I dosłownie zniewalające gadżety. Którą kreację wybierasz? Więcej strojów i przebrań możesz obejrzeć w Casey, nastoletniej agentce, tylko w Disney Channel.